and twinkle little star, baby. Sun is so strong, we couldn't get along. Yeah, freedom generation is where I belong. Yeah, and when you belong, you're part of the song. So come on and everybody, come along. So come along. No, no, don't stop. No, 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 don't stop. Yeah, believe in your dreams, cause this is all you got. Love each other, woman and man, and you will see the sun above the clouds. Now give the mic to your boy Jamal. My people, when you see the sky, open your wings and you start to fly. Know I'm your wife, follow your dreams. Don't give up, up, up and try. All my people, you see the sky, open your wings and you start to fly. Know I'm your wife, follow your dreams. Don't give up, up, up and try. People sometimes can drag you down. They don't need ya, it's all about their crown. Chosen one, yeah. Listen to your heart, listen, listen to your heart. So come along, so come along, so come along. No, no, don't stop, no, 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 don't stop. Yeah, believe in your dreams, cause this is all you got. Love each other, woman and man, and you will see the sun above the clouds. Now give the mic to your boy, your mic. No to startujemy. Zagadka tygodnia. Krystian, serdecznie was witam. Zobaczcie, jest już zagadka. Groźnie wyglądająca zagadka. Groźnie naprawdę. Cztery tygrysy pojawiły nam się na ekranie. Taka nowa zagadka, bo czasem się pojawiały już tygrysy w naszym programie, ale tej zagadki akurat nie było. To jest zupełna nowość, to jest premierowa zagadka. Słuchajcie, trzeba poszukać, które zdjęcie się różni. Czy jest to zdjęcie numer 1, 2, 3 czy 4? Nie takie proste, bo jak patrzymy, ja też patrzyłem chwilę teraz przed wejściem na antenę, na zagadkę, no i no, wydają się, że są takie same te tygrysy, ale gdzieś jest różnica. Ja zapewniam, że gdzieś ta różnica została tutaj wkomponowana. Zapłacę, dobrze zapłacę, nawet 6 tysięcy tej osobie, która mi poda, które to jest zdjęcie, czy to jest pierwsze, drugie, trzecie czy czwarte. Jak podać? Wysłać SMS-a pod numer 75480, o treści znam i my w trakcie rozstrzygania zagadki oddzwonimy do kogoś z Państwa. Regulamin zagadki tygodnia oczywiście na polonia1.tv. No dobrze, formalności za nami, przed nami część główna naszego programu, czyli właśnie no, możliwość przypatrzenia się tej zagadce. Więc ja proponuję taki czas na szukanie w wysokości 2 minut i w ciągu tych 2 minut mogą Państwo na przykład sobie podejść do telewizora, popatrzeć z bliska, zerknąć, przyjrzeć się. Gdzieś na pewno jest różnica, jest dużo pasków. Ta sierść jest bardzo bogata na tych tygrysach. Są te cętki, są te plamki. No ale gdzieś ta różnica tutaj została wpisana i chodzi o sam numerek zdjęcia. Taki szczęśliwy numerek, który gwarantuje zdobycie nawet 6 tysięcy, bo to jest łączona nagroda, o którą gramy. Jedynka, dwójka, trójka lub czwórka. Zwróćcie uwagę na wszystkie elementy, zwróćcie uwagę na te pasy, na te kropki. Jest też ta trawka zielona na dole zdjęcia. No, czasami może być różnica w miejscu nieoczywistym, czasami może być różnica w takim miejscu, gdzie ludzie nie patrzą. A tutaj potrzebny jest ktoś naprawdę spostrzegawczy, ktoś, komu będę mógł zapłacić nawet 6 tysięcy złotych w tym listopadowym programie. Słuchajcie, w tym tygodniu imieniny będą obchodzić wszystkie Katarzyny.
bo przed nami Katarzynki, prawda? Także proszę Państwa, zapraszam serdecznie. Może jest jakaś pani Kasia przed ekranem, która sobie zerknie, która właśnie wygra. My bardzo szybko wysyłamy nagrody. To są 2 dni robocze od rozstrzygnięcia zagadki. Już ta kasa wpływa na konto zwycięzcy. Więc nie ma tutaj żadnych opóźnień z naszej strony. No ale właśnie, żeby wygrać te pieniądze, trzeba bez opóźnień zgłosić się do studia. Więc jeżeli ktoś z Państwa już widzi, to teraz zapraszam. 75480, SMS o treści znam. Zerknijcie, popatrzcie. Jak jeszcze nie widzicie, to może sobie warto szybko podejść do telewizora. Ruchy, 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 panie i panowie. Bo jest szansa na 6000 zł, jest szansa na dużą kasę, a kasa się przyda, bo grudzień idzie, grudzień idzie. Także zapraszam, 20 sekund. Reżyser, ale idzie ten grudzień, wiesz co, idą wydatki. My zaraz wracamy do studia za 15 sekund. Coś tu chyba trzeba będzie zrobić. Coś tu chyba trzeba będzie zrobić, słuchajcie, bo idą wydatki. Idą wydatki. Każdemu idą te wydatki. Dobrze, mamy. O, o, o! Zobaczcie. Rzutem na taśmę pojawiło się nawet 8000 zł możliwej nagrody do zdobycia. To jest super informacja z ostatniej chwili. Tylko teraz w Polonii 1 mogą Państwo wygrać nawet 8000 zł. Jedna osoba wystarczy. Kto zauważył różnicę, kto widzi, który tygrys się różni, to teraz można wysłać SMS-a, aby powalczyć o 8 tysięcy. Dobra, słuchajcie, był czas na zerkanie na zagadkę, to teraz jest czas na zgłoszenie się tutaj do nas, do zagadki. Dajemy 3 minutki. 3. No to 3. No to 3 minuty. Słuchajcie, czas już rusza. Ja zapraszam taką osobę, która teraz bierze telefon, wysyła SMS-a. Ja tłumaczę jeszcze raz, zanim podyktuję numer, jak sprawa wygląda, żebyście technicznie mieli jasność, kochani moi. Wysyłasz SMS-a pod numer wskazany w dolnej części ekranu i w trakcie rozstrzygania zagadki nasz system do kogoś z Państwa oddzwoni. Wtedy na antenie, rozmawiając ze mną, trzeba będzie podać numer zdjęcia, na którym jest troszkę coś zmienione. Troszkę coś zmienione. Zapraszam, wyślij teraz SMS-a, bo jest jeszcze, no, 2 minuty, tutaj 20 sekund, więc szybciutko. 75480, SMS o treści znam. Na początku musi być znam to słowo, tak? Musicie Państwo pamiętać o tym, że inaczej ten SMS tutaj nie dotrze. Musi być słowo znam. Czekamy. Jedna osoba jest potrzebna. Kto się przyjrzał? Oj, nie wiem, czy tak ktoś to już widzi. To jest dosyć trudna zagadka. Tutaj jednak te tygrysy są dosyć takie, no, dużo tych pasków, dużo tych kropek, plamek. Reżyser mówi, że takie smutne te tygrysy. No to mogłeś dać weselsze tygrysy. No to reżyser, no to... Trudno ocenić, czy tygrys smutny, czy wesoły, ale jedno jest pewne. Ktoś z Państwa będzie zaraz bardziej wesoły, jak wygra nawet 8 tysięcy. To na pewno ktoś z Was się uśmiechnie przed telewizorem. My mamy w Polonii 1 taki program Uśmiechnij się. Też zapraszam Państwa oczywiście do oglądania Uśmiechnij się. Natomiast ktoś z Was się uśmiechnie na pewno, jak wygra 8 tysięcy. Zapraszam serdecznie. Jedynka, dwójka, trójka lub czwórka. Które zdjęcie się różni? Minuta 10. Czekamy. Czekamy, proszę Państwa, jedna osoba. Patrzę, że chyba jeszcze ludzie nie znaleźli. Ale to nie jest takie oczywiste, czy ktoś to wyłapie, bo tutaj ludzie nie wiedzą, czy patrzeć się na te pasy, czy patrzeć się na przykład tutaj bardziej na tę mordkę tygrysa. On tak wygląda, jakby szedł zaraz do ataku, ten tygrys. Także ja zapraszam, kto tutaj atakuje antenę? To atakuje antenę. Słuchajcie, można teraz zaatakować mnie twoim SMS-em. Zaatakuj mnie SMS-em i możesz wygrać nawet 8 tysięcy. Atakujesz? Atakujesz? Czekam na kogoś, kto zaatakuje tutaj 8 tysięcy. Jak ty zaatakujesz, to ja do portfela zatankuję nawet 8 tysięcy. Komu? Czekamy. Jedna osoba, proszę Państwa, kilkanaście sekund zostało. Czekamy. Szybciutko. Czekamy, 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 5 sekund, 4 sekundy, 3, 2, 1, słuchajcie, okazja na tu i teraz, kto dzisiejszego wieczoru tutaj daje sobie szansę, 8 tysięcy złotych, zapraszam,
czekam. W każdej chwili teraz SMS może dotrzeć. Jeżeli widzisz, ale ja nie wiem, czy ktoś to widzi. Może być tak, że ludzie patrzą, ale nie widzą. Myślą sobie widzowie, że no takie same tygrysy, co on chce. Ja chcę mieć osobę, która znalazła zdjęcie z różnicą i w trakcie rozstrzygania zagadki podasz sam numerek. Pod zagadką mają państwo numerki, prawda? Jedynka, dwójka, trójka lub czwórka. Trzeba zapamiętać ten numerek. Komu się udało? Kto przyjrzał się tej zagadce? Słuchajcie, ja mam kasę, jestem przygotowany jak zawsze, jak każdego wieczoru, kiedy się z wami spotykam. To jest, proszę państwa, nawet 8 tysięcy, więc kasa piękna. Można ją teraz wygrać, można ją teraz u mnie wygrać. 8 tysięcy złotych. Wow! 8 tysięcy złotych, proszę zobaczyć. Szanowni państwo, czy ktokolwiek teraz jest przed telewizorem, kto widzi? Słuchajcie, nie macie konkurencji, tutaj mało kto nas ogląda o tej porze, bo jednak ludzie, wiecie kochani, no jednak są zmęczeni. Jednak ta jesień powoduje, że też potrzebujemy więcej snu. Niektórzy już sobie smacznie śpią, a ty możesz teraz wygrać. Naprawdę niektórzy chodzą spać o tej porze. Proszę państwa, kto dał radę? Szybciutko. Zobaczcie, jest wachlarz kasy, to jest nawet 8 tysięcy złotych, o które gramy. Świeża kasa, świeżo wyciągnięta tutaj z naszego sejfu. Czekam. Są prawdziwe pieniądze dla kogoś z państwa. Kto tutaj trafia? Czekam na SMS-a 75480. SMS o treści znam. Reżyser, to jest za trudne. To jest za trudna zagadka. Daj tu jeszcze jakieś chwile, bo to wiesz co, tak szybko to tutaj nie idzie znaleźć osoby. No ale ja nie wiem, czy w ogóle ktoś tam popatrzył, akurat na ten punkcik na ekranie. Ile chwil możemy dać? Trzy tylko? O matko z ojcem, to trzy chwile to jest strasznie mało. No dobrze, proszę państwa, czekamy. Jedna osoba wystarczy, trzy chwile. Jedna osoba mi wystarczy. Kto dał radę, kto się zgłasza? Chyba nie popatrzyli tam ludzie. Była kiedyś zagadka z tygrysem, ale różnica była wtedy, pamiętam, w trawie. A tutaj chyba jest co innego. Chyba tu jest co innego, słuchajcie. Tam na dole jest taka trawa, ale chyba tam nie warto w ogóle patrzeć. Ja nie mogę, zagadkę wymyślił reżyser z tygrysem. No ale wiesz co, reżyser, no to słuchaj, no to jak jest tyle tych pasków, tyle tych plamek, to wiesz co, jak tu chodzi o jeden punkcik, to naprawdę, to wiesz co, to konia z rzędem temu, jak ktoś znajdzie. Słuchajcie, ale czasami tak zgłupia Franc, no konia z rzędem, puść tego konia. No, konia z rzędem temu, kto to znajdzie, tygrysa z rzędem, ale kochani, czasami zgłupia Franc warto wysłać SMS-a, mówię wam. Jak jest osoba, której się to udało, która zauważyła, wyślij sobie, możesz wygrać 8 tysięcy. To jest okazja, dwie chwile. Szansa. Kochani, kto się zgłasza, ja muszę mieć. Ostatnia chwila. Obiecałem reżyserowi, że dzisiaj szybko zagadkę tygodnia zrobimy. Także szybciutko. Kochani, kto się zgłasza? Nie widzą ludzie, reżyser. Patrz. Jak wymyślisz taką zagadkę? Chłopie, jakby to były dwa zdjęcia do porównania, to ja rozumiem. Ale cztery? Skąd ludzie mają wiedzieć, czy to jest na pierwszym, na drugim? A na czym polega ta różnica? Możemy coś zdradzić? A w życiu, mówi reżyser, a w życiu, że nie zdradzi. Tak? Tak? Ty nie chcesz zdradzić jakiejś podpowiedzi? To płaci jeszcze 2000, reżyser. To płaci jeszcze 2000. Dajemy jeszcze 2 do 10 tysięcy, bardzo proszę. Idzie grudzień, tuż. Wydatki ludzie też będą mieć. Mamy, proszę państwa, jestem gotowy zapłacić nawet 10 tysięcy złotych tej osobie, która tutaj poda prawidłową odpowiedź na antenie. Ty wysyłasz SMS-a, nasz system oddzwania. Do kogo? Czekam. Jedna osoba, kto się przyjrzał dokładnie? Kto się przyjrzał dokładnie?
czekamy. Jest jeszcze chwila. Uda się, zdążysz, jeszcze zdążysz. To jest zagadka tygodnia, my nigdy nie wiemy, kto ogląda zagadkę tygodnia. Kto tutaj trafia? Kochani, to jest program interaktywny. Ludzie, to nie jest program do oglądania, ja muszę mieć zgłoszenie. Szybciutko, mamy 0, 10 tysięcy złotych jest na liczniku nagrodowym. Kto zgarnia kasę? Pierwsze, drugie, trzecie czy czwarte? Trudna zagadka. Reżyser, już cię prosiłem tydzień temu, żebyś zrobił prostszą zagadkę, a tu znowu zrobiłeś zagadkę, w której nie wiadomo, czy w ogóle to widać w telewizji. A jaką ja mam pewność, że teraz w ogóle ktoś to zauważył? No ja nie mam tej pewności, no. Ale to ja przecież nie jestem Duchem Świętym, czy ludzie w ogóle już to znaleźli. Proszę Państwa, kto dał radę? Jedynka, dwójka, trójka czy czwórka? Muszę mieć zgłoszenie, żebyśmy mogli może jeszcze pokazać jedną zagadkę dzisiaj. Czemu nie? Szybciutko. 75480, SMS o treści znam. Kto trafia do studia? Jeszcze raz tłumaczę, ty wysyłasz SMS-a, my oddzwaniamy, nie pisz jak nie widzisz. Nie marnuj SMS-a, to to szkoda, bo to wiecie kochani, no jednak musi być osoba, która od razu poda prawidłową odpowiedź. Ja tak czuję, że zaś się ludzie denerwują przed telewizorem, znowu się ludzie denerwują przed telewizorem, że tego nie widzą. Po prostu ludzie się denerwują przed ekranem jak nie widzą i potem ludzie przełączają. No bo to może denerwować, jak ktoś patrzy na zagadkę, a nie widzi. Proszę Państwa, czy ktoś się przyjrzał? Ja, no muszę mieć tutaj zgłoszenie, prawda? 75480, SMS o treści znam. Może zrobimy tak, słuchajcie. Będzie teraz chwila przerwy reklamowej, parę minut dosłownie. Ja nigdzie się stąd nie ruszam, cały czas czekam tutaj w studiu. Można się zgłosić w trakcie przerwy reklamowej. Być może już po przerwie wszystko dobrze się skończy. Słuchajcie, czekam na SMS-a w trakcie przerwy. Korzystaj z biedronkowych oszczędności 1 plus 1 gratis podczas Biedronka Week. Codziennie produkty gratis. Tylko w środę. Pieluchy Dada Extra Soft 1 plus 1 gratis. I wszystkie produkty Gillette 1 plus 1 gratis. A już jutro kolejne okazje i nowe powody, by iść do Biedronki. Oh yeah! Wesołego Black Friday w Carrefourze. Teraz komplet garnków nierdzewnych aż 52% taniej. 79,99. A odkurzacz workowy Blaupunkt aż 54% taniej. 99,99. Więcej ofert w gazetce Carrefoura. W Leroy Merlin Festiwal Wnętrz 3 za 2. Bo drogie panie, kupując w naszych sklepach 3 dowolne dekoracje, płacisz tylko za 2. Dywany, karnisze, obrazy, podusie, świeczusie. Miksujcie dowolnie. Festiwal Wnętrz 3 za 2. Proste, proste. Leroy Merlin. Popołudnie w spa? Ja w Ferrari? Aby prezent był wyjątkowy, to musi być wyjątkowy prezent. Wybieraj spośród tysięcy pomysłów. Wyjątkowy prezent. Co za przeżycie. Ja i mój mąż pracujemy razem, a gdy chorujemy, to antybiotyk bierzemy razem z Enterolem Forte, lekiem probiotycznym o podwójnym działaniu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To nasza najlepsza technologia wybielająca zęby. Colgate Max White Ultra. W odróżnieniu od zwykłych past posiada przełomową formułę, która usuwa głębokie przebarwienia, wybielając zęby już w 3 dni. By zawsze, gdy się uśmiechasz, czuć się doskonale. Colgate Max White Ultra. Oto karta filmowa banku BNP Paribas i twój bilet do Hollywood. Wygraj w konkursie filmową podróż życia. Dodatkowo w promocji dostęp do Canal Plus Online nawet do pół roku za 0 zł. Kartę filmową ma bank BNP Paribas. Najlepszy sposób na spędzanie zimy to spędzanie jej razem. Rozegrajcie ją po swojemu, wybierając swój ulubiony wariant burgera Drwala.
święta spędzaj z przyjemnością. Wedelelelelelelele. Weź dla siebie i daj gościom. Wedel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 
prezent dla mnie i dla ciebie. W te święta podziel się czekoladową przyjemnością z bliskimi. Wedel. Z przyjemnością. Jak aplikacja Santander pomaga na co dzień? Mnie pomaga bezpiecznie się logować. Aby Acie nikt nie podejrzy stanu konta. Aplikacja Santander pomaga bezpiecznie bankować. Santander Bank Polska. Oglądają Państwo Zagadkę Tygodnia. W Zagadce Tygodnia do zdobycia jest łącznie 10 tysięcy złotych. Które zdjęcie się różni? To jest pytanie w tej zagadce. Nie należy ona do prostych, bo jednak mamy tygrysy, które mają dużo tych pasków, tych kropek, tych plamek. Nie wiadomo, gdzie jest ta różnica. Czy to jest bardziej tutaj w obrębie tej mordki tygrysa, czy bardziej tutaj w obrębie tułowia tygrysa. Tego nie wiemy. Wiemy jednak na pewno, że do zdobycia jest 10 tysięcy złotych, które notabene wywalczyłem od reżysera. Wydarłem mu tę kasę. Po prostu wydarłem mu tę kasę, żeby komuś z Was zaproponować tę kasę. Więc zapraszam serdecznie. Jeżeli jest osoba, której się udało znaleźć różniące się zdjęcie, ten mały drobiazg, to można teraz się zgłosić do studia i powalczyć o nawet 10 tysięcy złotych. Mamy tutaj chwilomierz, te żółte chwile to jest chwilomierz. Słuchajcie, w trakcie tego odliczania SMS może być wysłany przez kogoś z Państwa i tym samym dajesz sobie szansę na 10 tysięcy. Ale umowa jest umowa. Nie widzisz, nie pisz. Nie widzisz, nie pisz. Dlatego, że w tej zagadce no, wygra jednak ktoś, kto patrzy inaczej niż większość. Jeżeli tobie się udało wypatrzyć, jeżeli tobie się udało znaleźć różniące się zdjęcie, to ja tutaj z przyjemnością zapraszam. Naprawdę z przyjemnością zapraszam, bo mogę z przyjemnością zlecić naszej księgowej wysłanie 10 tysięcy tobie. Zapraszam serdecznie. Numer do studia jest widoczny w dolnej części ekranu 75480. SMS o treści znam. Słuchajcie, to jest już końcówka tak naprawdę listopada. Święta idą, więc kasa się przyda. Ale no właśnie, reżyser, czy nie mogłeś dać jakichś, nie wiem, Mikołajów do tej zagadki? No ja już widziałem Mikołaje w markecie. Ja już widziałem. No, trzeba może pomyśleć, reżyser, bo to wiesz co, no, bardziej taka na czasie powinna być zagadka. Teraz już jest ten okres, zaczyna się ta gorączka przedświąteczna, a tutaj mamy takie tygrysy, no. Do świąt nadchodzących średnio to pasuje. No dobrze, proszę Państwa, ale na pewno pasuje 10 tysięcy do domowego budżetu. To pasuje. To pasuje. Do mojego też by pasowało, ale ja nie mogę wygrać. Kto z Państwa zauważył? Kto jest lepszy od innych? Czekam na SMS-a. Zróbmy to wspólnie. Zróbmy to wspólnie. Słuchajcie, wiem, że już się niektórym pewnie oczy kleją, bo jest godzina jaka jest, no mam zegarek, ale słuchajcie, zróbmy to wspólnie i będzie wszystko dobrze. Szybciutko. 75480 SMS o treści znam. Kto? Musimy znaleźć widza do tej zagadki, jak do każdej zagadki. Musimy znaleźć osobę. Słuchajcie, musimy znaleźć zwycięzcę. Daj taki napis tutaj, żeby naprawdę ludzie wiedzieli. Musimy znaleźć zwycięzcę. Daj tutaj koło chwilomierza. Zmieścisz? Spróbuj, reżyser, wiesz, bo musimy znaleźć zwycięzcę. No nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, słuchajcie, musimy znaleźć zwycięzcę. Jedynka, dwójka, trójka czy czwórka. Które zdjęcie? Trudna zagadka. Choroba, to jest naprawdę... To może być tak, że ludzie się patrzą, ale to nie wiedzą, czy to jest na przykład coś z tym paskiem którymś, czy to jest coś z tym... z jakąś plamką, z jakąś centką. No, musimy znaleźć zwycięzcę, jak dostrzegacie. Musimy. Więc słuchajcie, 10 tysięcy... Szkoda przejść obojętnie obok takiej kasy. Szkoda. Wow. Jak jest do zdobycia, może warto spróbować. Mam te 10 tysięcy, jak widzisz. Może właśnie twój SMS jest teraz tutaj potrzebny.
10 tysięcy złotych czeka. Ja jestem w każdej chwili gotowy, aby przyjąć SMS-a. Jeżeli wszystko będzie się zgadzać, te pieniądze będą twoje. Te pieniądze będą twoje. 10 tysięcy złotych. Nawet tyle łącznie do wygrania za podanie numeru zdjęcia. Poczekaj, reżyser. No ja wiem, ale mamy jeszcze te 4 chwile, więc moment. Może ktoś właśnie teraz pisze tego SMS-a. Może ktoś właśnie teraz tutaj trafi. Nie wiemy nigdy, prawda? SMS musi być wysłany, proszę państwa, na początku słowo znam. My oddzwaniamy, tak sprawa wygląda, że my oddzwaniamy nasz system w trakcie rozstrzygania zagadki. Ja wtedy mówię, witam na antenie, proszę o odpowiedź. I wtedy podajesz jedynka, dwójka, trójka czy czwórka. Tu się nic złego nie wydarzy. Komu się przydarzy te 10 tysięcy? No, ja wiem, że to jest zaskoczenie może dla państwa, że niektórzy się zastanawiają, czy to warto, czy to nie warto, może to jakieś cyrki. Słuchajcie, naprawdę to się można tutaj wygrać. Kochani, kto się zgłasza? Szybciutko, jest kasa przygotowana. Ja muszę no, mieć komu wydać te pieniądze, jak ktoś widzi. 3 chwile. Jak ktoś widzi, no właśnie reżyser, ale nie wiadomo, czy w ogóle ktoś to widzi. Czy jest taka osoba, pan, pani w ogóle, czy ktoś jest taki, kto zauważył tę drobinkę? No, to jest taka drobineczka. Kosmetyczna różnica, naprawdę taka lekko, no... Trzeba się przyjrzeć dokładnie. Ja nie mogę, a jak nie widzą ludzie? Nie, ale to nie możemy tak. No to wiesz co, reżyser. Kochani, bo reżyser się zastanawia, czy może pokazać prostszą zagadkę, ale to wtedy będzie mniej pieniędzy. Nie, no, zostaw jeszcze. 2 chwile jeszcze są reżyserze. Może ktoś teraz podejmie decyzję. Jedna osoba wystarczy. Panie i panowie, jedna osoba. Ja tu nie czekam na tłumy. Jedna osoba i załatwiamy sprawę luksusowo. Szczera ochota otwiera wrota. Naprawdę, jak jest szczera ochota w tobie, żeby wygrać te 10 tysięcy, żeby tu trafić, to się uda. Jest jeden moment jeszcze, no. Dobra, wykorzystamy. Działamy. Słuchajcie, ja jestem po waszej stronie. Ja chcę, żeby ktoś z was wygrał te pieniądze. Słuchajcie, szybciutko. 75480 SMS o treści znam. Kto? Naprawdę będzie fajnie. Będzie radość. Będzie radość. Może nawet nie uśniesz tak szybko, jak się dowiesz, że wygrasz 10 tysięcy. Czekamy. Jedynka, dwójka, trójka czy czwórka. Które zdjęcie? Czekam. Reżyser, tego w telewizji chyba nie widać. To jest za mała różnica, żeby to w telewizorze zobaczyć. No, ale ludzie to nie siedzą przy samym ekranie. To ludzie albo teraz leżą, albo sobie gdzieś tam siedzą wygodnie w fotelu. No to nie wiadomo, czy ktoś w ogóle wstaje i podchodzi pod sam ekran, żeby szukać różnicy. A jak ktoś tak przerzuca pilotem kanały, to też to mała szansa, że ktoś zauważy, jak tylko tak przelotem tutaj trafia i leci dalej pilotem. Nie, no mamy zero. Łomatko. Dobra, słuchajcie, jest zero, także albo teraz będzie ten SMS, no albo zaraz może być za późno, szybciutko. To jest jeszcze element odliczania. Także ja jeszcze tutaj trzymam rękę na pulsie, jeszcze panuję nad sytuacją, więc można teraz się zgłosić, szybciutko. 75480 SMS o treści znam. Kto? W życiu tego ludzie nie znajdą. Ale nie znaleźli tego ludzie. Moim zdaniem to jest zagadka nie na taką godzinę. To wtedy, jak mamy po południu ten program w niedzielę, to wtedy powinna być taka zagadka, a nie wieczór. Wieczorem to powinna być prosta zagadka, już są zmęczone oczy. No to wiadomo, no to kochani, dał ktoś radę z tą zagadką, bo muszę mieć zwycięzcę.
jedynka, dwójka, trójka czy czwórka? Zapraszam serdecznie. No może ja się mylę, może to nie jest takie trudne dla kogoś. $10 000 nagrody jest w tym momencie na wyciągnięcie telefonu. Musimy znaleźć zwycięzcę jak najszybciej, bo zaraz kończę. Jedynka, dwójka, trójka lub czwórka. Które zdjęcie? Jakie złe wieści na horyzoncie, reżyser? Co ty do mnie mówisz? On na uchu jest ze mną. Jakie złe wieści? Nie mów. Nie, no co ty bulczysz? Reżyser, koniec programu. Proszę państwa, koniec programu. Lada chwila muszę się żegnać i jest już za chwilę po zabawie. Kochani, to jest zapowiedź, że ja zaraz znikam z anteny. Ja muszę w takim razie szybciutko mieć osobę, która tutaj trafi, która powalczy o 10 000. Kto to będzie? Kto atakuje antenę? Zapraszam. 75480 SMS o treści znam. Kto? Dobra, pokaż ile jest czasu do zejścia z anteny, bo ludzie... O, no to jeszcze, proszę państwa, to jeszcze się uda zgłosić do studia. To jeszcze tak. To jest jeszcze 2.50, więc spokojnie. To jeszcze się uda, tylko musi być już ten SMS teraz wysłany. Za chwilę będzie za późno, za chwilę no nie zdążysz. Więc teraz się zgłoś. Jak tylko widzisz. 75480, SMS o treści znam. Czekamy. Polecam serdecznie, wykorzystajcie to ostatnie odliczanie, bo zaraz będzie za późno, więc jedna osoba. Jak ktoś nie widzi, niech nie pisze. Zostawiamy tutaj szansę tej osobie, która widzi, dobrze? Ciekawe, kto wygra w zagadce tygodnia. Ciekawe, bo to kto akurat popatrzył tak inaczej niż większość? Jeszcze 2 minuty. Słuchajcie, więcej czasu nie doliczymy, bo zaraz kończymy. Szybciutko. 75480 SMS o treści znam kto. To jest za trudna zagadka. To w telewizji to raczej nie będą ludzie tego widzieć, bo to jest różnica taka strasznie mała, jak na to, ile my mamy tutaj nadziubane na ekranie. Numer, kwota, napisów, tyle na ekranie nawalone, a różnica jest taka malutka, to ta różnica jest najważniejsza. Kto dał radę? Czekamy, reżyser mówi, że napisy mogą zniknąć. Teraz to mówisz, na koniec programu. Słuchajcie, minuta z groszami. Czekamy. Dobrze, to na tę ostatnią minutę, żeby ludzi nie rozpraszać. Zgaś ten napis, żeby tu ludzi nie rozpraszać. Uwaga, proszę państwa, jest ostatnia minuta tego konkursu. Kto się teraz zgłasza, kto się teraz decyduje? Czekam. Uda się. Teraz wysyłaj SMS-a. Teraz. Polecam ten moment właśnie, właśnie ten. Uwaga. Szukamy zwycięzcy. Kto wysyła SMS-a? Czekamy. Nie ma czasu już na szukanie. Teraz jest czas na podjęcie decyzji. Tak widzę, tak piszę, tak wygrywam nawet 10 000. Uwaga, kilkanaście sekund. No, proszę państwa. Jeszcze można, dopóki jestem na ekranie, dopóki nie pożegnałem się, jeszcze można. 3, 2, 1, jest 0, co prawda, ale jeszcze czekam, uwaga. Szutem na taśmę, najlepiej jest właśnie się zgłosić teraz. Czekam. Trzymam kciuki, życzę powodzenia. Kto? Uwaga. Jedna osoba? Ktoś dał radę?
widzą ludzie chyba. Nie widzicie państwo? Halo, co się dzieje? Jest osoba z nami? Ktoś rozwiązał zagadkę? Które zdjęcie się różni? Szybko. Ty piszesz SMS-a znam pod numer 75480, a my w trakcie rozstrzygania zagadki oddzwonimy do kogoś z państwa i wtedy jest szansa na zdobycie 10 tysięcy. Oczywiście regulamin naszego programu znajdziecie w internecie na stronie polonia1.tv. Czekam. Słuchajcie, za teraz bardzo dziękuję. SMS-y z tej części są brane pod uwagę. My rozstrzygniemy zagadkę w najbliższym programie Zagadkowy Weekend. A za teraz dziękuję. Leroy Merlin Festiwal Wnętrz 3 za 2. Bo drogie panie, kupując w naszych sklepach 3 dowolne dekoracje, płacisz tylko za 2. Dywany, karnisze, obrazy, podusie, świeczusie. Miksujcie dowolnie. Festiwal Wnętrz 3 za 2. Proste, proste. Leroy Merlin. Dlaczego Vileda? Bo czasami ciemność odkrywa brud. Steam Plus XXL zabija 99% bakterii i wirusów dzięki mocy pary. Sprawdź i przekonaj się. Steam Plus XXL. Vileda. W domu wszystko jest w porządku. Jesienią podążaj za biedronkowymi oszczędnościami. Świeże okazje na owoce i warzywa. Do środy. Marchew na wagę 1,49 zł za kilogram. A po wyświetleniu oferty w aplikacji 99 groszy za kilogram. A do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin. Opakowanie 600 gramów. 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oraz wszystkie pizze Giuseppe. Drugi produkt 70% taniej. A do tego wszystkie kosmetyki L'Oreal Garnier Fructis LSF. Drugi produkt 50% taniej. Oto powody, by iść do Biedronki. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w Biedronce. Jak święta, to Pepco i hity cenowe w kolekcji świątecznych swetrów. Dla dzieci od 25 zł, dla dorosłych za 50 zł i kubki za 20 zł. Wszystkie świąteczne życzenia spełnisz w Pepco. Ona ma coś na oku. On wie, co zgarnąć. One to dopadną, bo łowcy okazji kochają Black Week w Lidlu. Przez cały tydzień łącznie ponad 1400 produktów, aż do 70% taniej. Już od czwartku. Odkurzacz akumulatorowy 200 zł taniej, 299 zł. Kurtki lub płaszcze 60% taniej, od 39,60. A od piątku tylko online deska do pływania SUP 500 zł taniej, 1099 zł. Sprawdź też okazję w sklepie internetowym Lidl.pl. Black Week w salonach Hyundai. Tylko do soboty. Ubezpieczenie na rok albo pakiet serwisowy gratis. Voltaren Express Forte. Najszybsza kapsułka przeciwbólowa, która z maksymalną siłą eliminuje ostry ból pleców i stan zapalny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy to nowy Opel Corsa Electric? Yes. Of course. Czy daje frajdę z jazdy? Yes. Czy wygląda odlotowo? Yes. Czy szybko się ładuje? Naprawdę? Yes. Of course. Nowy Opel Corsa w wersji elektrycznej lub benzynowej. Poznaj go u swojego dealera lub na opel.pl. Podaruj supermoc zabawy. Oto karta filmowa banku BNP Paribas i twój bilet do Hollywood. Wygraj w konkursie filmową podróż życia. Dodatkowo w promocji dostęp do Canal Plus Online nawet do pół roku za 0 zł. Kartę filmową ma bank BNP Paribas. Mamo, Piotrek żyło.